Nie wiem, może trzeba się tu będzie jakoś ogolić albo coś. Nie, może sobie zapuszczę tego wąsika. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. O nie, 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 do góry. Jeszcze się. No, nie odnajduję się w tym domu. Halo, smoki! A, ryb nie wziąłem, no oczywiście. Jakżeby inaczej, to już pójdą do dołu. Właśnie, duch! Duch, ty sobie chyba żarty stroisz. Nie ma opcji, że ty będziesz w moim łóżku spał. Stary, przecież ty już jesteś mniej więcej tak duży jak tu. Nie. Nie, ty tak szybko rośniesz. Ja ci może po prostu muszę dawać mniej ryb albo coś. Nie, może cię ograniczę do jednej ryby dziennie albo coś. Masz, masz, jedz. I bądź zadowolony, nie wiem. Leon. Carmel, Berry. Proszę bardzo, jedzcie, śniadanko. No i... Nie. Nie. Nie wierzę, kto się... Nie. Czy ta Azela się tu zbudowała? Naprawdę? No co to ma być? Halo. To się chociaż mogła zapytać. To nie jest jej teren przecież. Dobra. Leon, lecimy tam. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Przyśpiesz troszeczkę. No Leon. Musimy znowu trenować, czy co? Halo. Halo, kto się tu osiedlił? Azela, czy to ty? Azela? Co? Jaka Azela? Nikogo tu nie ma! Nie znam żadnej Azeli! Ty gdzie jesteś? No. O, cześć! Jak? Aha, okej. Okay. Co? Cześć. Czemu ty mówisz, że nie ma żadnej Azeli? Ale... Nie ma Azeli. Kto to jest Azela? No ty. Jak to ja? Bo wiesz, bo ja tak... Ja wiesz, co? No cześć! No hej, dobra. Nie jestem Azela, ale cześć! Miło! Jak? Aha. Chcesz pomóc? Tak! Co to jest? Ty mi powiedz. Dom letniskowy? Znaczy, no nie wiem, no tak... Czy ty widziała, że ja tam mieszkam? No? Może? Nie wiem. Powiedz... Nie, no ale... No widoki co? Tylko mi psujesz teraz, no, tym domem. Przepraszam, co? Nie. No ale nie pierwszy się... tu byłem, no. Powiadasz, ja byłam pierwsza na tej wyspie, więc w teorii... To ja tu byłam. Po pierwsze, nie wiesz, czy to jest wyspa, czy to po prostu takie wybrzeże tutaj. A skąd wiesz? No. A skąd wiesz? Nie wiem, podejrzewam. Po drugie. Przechodziłeś całą wyspę tuż i sprzecz? A co, ty tak? Doliny i tak dalej? A ty tak? No tak. Aha, okej, okay, dobra, nie, dobra. Przede wszystkim, teren nie był twój, bo ty byłaś po drugiej stronie. Tam miałaś chatkę, co ty z tą chatką zrobiłaś? Przecież było na testy. No takie szybkie, tak wiesz, że zrobiło ci, żeby było gdzieś pospać i chciałam iść dalej, to takie wiesz, to jest takie buduj i odłóż. Dobra, nie, bo ty za dużo gadasz, słuchaj. Co? Byłem Nie widzisz Leon? Ja się chyba przeprowadzę, a dopiero zbudowałem dom. No Azela, no już nie gniewaj się, no, o. Masz. Leon. A coś chciałeś? Tak, słuchaj. Nie, dobra, no. Tego nie było. Posłuchaj, byłem wczoraj. Nie, to nie było wczoraj, to było przedwczoraj. Przedwczoraj byłem w jednej jaskini, bo słyszałem takie jakieś straszne krzyki i znalazłem jednego smoka, tylko nie wiem totalnie jak on się nazywa i co ty. No, smok, no. Co ty robisz? No zamiatam, nie widać. A, aha, okej. Okay. A tu nie ma kurzu. Dobra, mniejsza z tym, słuchaj. Czy mogłabyś się ze mną tylko przelecieć i sprawdzić, co to jest za smok, bo chciałbym po prostu nie wiedzieć, ma problemu. Czym się go karmi. Nie ma problemu, mówisz i masz. Nie Leon, ma ja problemu. Zwariuję, ja zwariuję po prostu. Jedzonko, tutaj, czekaj, pioro, gdzie ty? A, tu śpisz, dobra, chodź, hono, tu idziemy. Chodź, gdzie ty jesteś? No tu. Dobra, to dawaj za mną, tylko też pamiętaj, nie za szybko, bo to jest w ogóle tutaj blisko, niedaleko mojego domu właściwie. Chwila, gdzie to teraz mogło być? O, widzę go już. Dawaj, Zela, za mną. Do góry, Leon. O, dobra. I ląduj. Pięknie. O, właśnie, tego smoka trzeba będzie jeszcze nakarmić. On ryby jadł chyba, nie? Nie wiem. Zela, chodź, ląduj. No lecę, poczekaj, bo piorun... No to... Spał, ale jakoś taki wyrywny, nie wiem, no ja nie rozumiem. To może mu daj jedzenie albo coś. Wiesz to, te smoki to tak... No ale to... Dobra, słuchaj. Tutaj jest ten smok, nie wiem totalnie co to jest za smok, w sensie wygląda na takiego ziemnego smoka, bo właściwie znalazłem go w jaskini. Jaki? Krzykozgon. Krzykozgon, a, tak. Aha. A czym one się żywią? Oprócz ryb, bo wiem, że rybami na pewno. Kurczaczkiem, jakimś tam króliczkiem.
Okej. A jakiej klasy to jest smok? Albo... Kamiennej. Kamiennej. O kurczę. Ty, ale ty, chwila, ja go muszę nakarmić przede wszystkim. Ale w ogóle dziwne, że on wyłączył się krzyczy. O! O, obudził się. On ma takie zębiska. No, bo wiesz, jak on tak krzyknie, to jednak tak wiesz, taki będzie zgod na miejscu. No tak, no ale ja go uratowałem, więc mi chyba ufa, nie wiem jak tobie. Tylko on ma takie zębiska, że ja się go mimo wszystko boję. Nawet jakbym go oswoił, to i tak się go boję mega. Nie wiem, on jest strasznie przerażający. Dobra, niech sobie śpi na razie. No przyszedłeś tak wiesz, butami wbiłeś, trzeba pozamiatać, więc pewnie, że to wszystko. No ta, ale... Posłuchaj. Wszystko, no to mogę iść dalej zamiatać, tak? No tak, no. No dobra, dobra. No to czy coś jeszcze? Nie, nie, tak, nie, nie, nic, nic. Na pewno? No na pewno, na pewno. Na pewno, na pewno? Tak, na pewno! Leon, słuchaj, przede wszystkim jemu trzeba będzie dać jakieś fajne imię, bo ten smok, właśnie chwila, bo on jest klasy kamiennej, czyli też przede wszystkim możemy udawać kamienie, a mamy tego od cholery, więc to mu też możemy dawać, ale też ta cała Azela, no jakby nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby się wyprowadzać, czy nie, w sensie no niby jest spoko, ale z drugiej strony no, trochę gadatliwa, taka nadpobudliwa bym wręcz powiedział, nie wiem, ja wolę spokój, ty też pewnie. A czekaj, masz, w ogóle dam ci jeszcze jedzonko, bo ty głodny jesteś. Najwidoczniej ci za mało dała. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy jeszcze. A właśnie, jeszcze tak, Berry i Carmela, musimy nauczyć latać. Duch w ogóle rośnie tak, że to jest masakra po prostu jakaś. Tego smoka jeszcze trzeba będzie jakoś ogarnąć, no ja nie wiem po prostu. A właśnie, tobie, Carmelowi i Beremu, bo na razie nie wiem jak tam duch, jak szybko będzie rósł. Co to? Gdzie? Co to jest? Nie, nie, Leon, Leon, Leon. Gdzie jakimś ogniem, Leon? Chwila, czekaj. Odsuń się może. Co to jest za smok? Matko, jak on ryczy. Lawą jeszcze płuje, co jest? Leon, czekaj, nie, nie panikuj. Nie w drzewa. No Leon, do góry! No nie w drzewa! Leon, czy ty możesz? Gdzie on jest? Nie. Tu nie leci, proszę. No, czemu on tak strzela? Leon, proszę. On coś od nas chce ewidentnie. Ale mam ryby, dobra, to nie proszę go jakoś na pewno. Gdzie on jest? Może on leciał? Nie. Dobra, jestem cały czas. Okej, no on spokojnie. Damy radę, tak? Nie. Proszę. Chwila, smoku, spokojnie. Mam rybę. Halo, no nie krzycz tak. No. Spokojnie, smoku, nic ci nie zrobię. Chwila, może zdejmę zbroję. Nie bierz mnie za jakiegoś potwora. Nic ci nie chcę zrobić, to ty nas zaatakowałeś. Podejdę. O. Chcesz rybkę? Proszę. O! Jaki ty duży jesteś i masywny. Jo. Jaki piękny, mogę cię pogłaskać. No. No ale co ty tak krzyczysz? Halo, dobra. Jeszcze. Czekaj. Po brzuszku może? Czekaj, o, tutaj po łapce cię tak pogłaszczę. O, proszę. I co? Ale ty coś chcesz ode mnie ewidentnie. No co tak krzyczysz? No. Dobra, nie strasz po prostu. Leon, uważaj! No co? Czekaj, mogę na ciebie wejść? Tak? Czekaj. Ojejku. Ciężko będzie wejść na ciebie. No nie obracaj się tak, no daj na mnie. Daj mi, o. Gdzie ty mnie od razu? No gdzie? Halo? O matko, jak się ciężko to, bo steruję. Gdzie? Czekaj. No. Dawaj tutaj. Zaprowadzę cię do mojego domu, czy coś. Nie wiem, może potrzebujesz jakieś, nie wiem, kocimiętki tylko, że dla smoków. No, uspokój się, no halo! No! Czekaj, do góry. Azela! No! Czekaj, patrz, co? No! Widzisz, czekaj! No, lecę do ciebie! Co, jak to? Co? Czekaj, wodospad twój... Jaki wodospad? No... Jestem przy twoim wodospadzie! No, smok jakiś mnie zaatakował! Tylko, że... Nie wiem, on jest jakiś niespokojny, no... Weź mi z nim pomóż! Nie, no gdzie ty lecisz? Chłopie...
A gdzie? Azela! Kur... No. Smoku! No, na dół, na dół! Na dół, o, dobrze, 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 dobrze. Czekaj, no... Matko, ja nie wytrzymam z tobą. Masz, chcesz jeszcze? Masz. O. Prawie mnie zabiłeś jeszcze tymi rogami swoimi. Azela! No gdzie ty jesteś? Gdzie? Za tobą! Jak za mną? Gdzie? No już, ląduję, czekaj. A, widzę cię, dobra. No jest. Uf, no patrz, co to jest za smok, znasz go? Czy pierwszy widzisz? Pierwszy widzę, chociaż te roki takie się takie... zdają takie... znajome. No, ale on jest strasznie nerwowy, w sensie... No, taki niespokojny, jakby coś mu się stało, po prostu. Mm-hmm. Patrz, takie na łapach, ma takie kreski, jakby coś go zaatakowało, nie wiem. Co mu się stało? Ej, to nie wygląda jak robota jakiegoś smoka, tylko jakby człowiek przy nim majstrował albo coś. Jakby coś się... Może on w jakąś pułapkę wpadł albo coś. Czekaj... Jak on krzyczy! Czekaj... Bo on coś... Mi zdaje się, że chyba chce coś pokazać. No chyba właśnie chce coś pokazać, bo ciągle... No ale ty mu nie dajesz, no to... No, chciałem go zabrać do ciebie, żebyś może mi z nim pomogła, ale ewidentnie się nie da. Czekaj... Gdzie ty lecisz? No... Ciągle lata w tej wewte. Dobra, no to, leć! No to pozwól mu lecieć no, to i... Leć za nami po prostu. O, czekaj, bo no, to by się strasznie niewygodnie lata. No co, czekaj, no już. Przecież... Ała. No co? Gdzie, no? Ale jak ty tak wolno będziesz leciał, to wiesz, że ty nas daleko nie zaprowadzisz. Azela, jesteś tu gdzieś? O! No lecę przecież za tobą. No, on w te drzewa wpada, no coś ewidentnie... Nie wiem. Tutaj jest. No, on jest nerwowy jakiś strasznie, coś... O! Czekaj, może on próbuje nam pokazać właśnie, gdzie była ta, może jakaś pułapka albo coś. Ale strasznie nerwowy, nie masz jakiegoś uspokajacza albo coś? No, mi się zdaje, że no, smoki są jak miną, no to wiesz, no melisky nie zadziała. O, czekaj, coś tu jest! O, czekaj, no smoku, czekaj, no, gdzie, no... Czy ty widzisz, co ja widzę? Tak, widzę, tylko... Czy ty widzisz, co ja widzę? Ciężko jest wylądować, bo on mi nie daje... Zejść z niego! Smoku, czekaj, ja biorę zbroję. Ała! Poczekaj tutaj! Czekaj! Umiesz tam jakoś wylądować blisko? Oj nie! Ała! Au! Dobra. O. Jestem blisko! Co to jest? To są smocze jaja!